Piotrek Baron był, Piotrek Markuszewski był, Krzysiu Orawski, Krzysiu Czajkowski, a więc ekipa niewiarygodna. Później oczywiście był Robert Dados i jego złoty medal i Mistrzostw Świata Juniorów w Pile i również złoto juniorskie. Pragnę powitać człowieka, który związany jest z królową sportu przez znakomitego Bronisława Malinowskiego, jego brat, prezydent miasta Grudziądza, Robert Malinowski. Gorące brawa. Dzieciaczki, bo jest też z nami ekipa prywatnej szkółki piłkarskiej, która od 5 lat istnieje, utrzymywana przez zarząd Gietorzetu, a więc brzdące, które kochają Speedway i dzisiaj będą wychodzić w towarzystwie zawodników, a więc witam gorąco tych wszystkich zawodników. I oczywiście najważniejszych ludzi, bez których cała ta zabawa nie ma sensu, a więc fani, wszyscy z okolic Grudziądza i z samego miasta Grudziądz. Drodzy Państwo, na scenę zapraszam gospodarza imprezy, który przepięknym słowem namaści i otworzy ten wyjątkowy wieczór, prezesa Gietorzet Zbigniewa Fiałkowskiego. Zapraszam. Dobry wieczór, witam Państwa wszystkich bardzo serdecznie. Wiem, że nie przyszliście tutaj mnie słuchać. Za chwilę będą aktorzy widowiska, czyli nasi zawodnicy oraz zespół Wolver, który uświetnił dzisiejszą prezentację. Ja mogę tylko w imieniu zarządu działaczy powiedzieć jedno. W tym roku walczymy naprawdę bardzo mocno Ekstraligę. Kończąc, życzę Państwu miłej zabawy. Życzę Państwu, żeby aktorzy tego spotkania dzisiejszego i całego sezonu Ekstraligę uprawnioną na Grudziądza zdobyli. Dziękuję ślicznie. Poprosimy gorąco człowieka, któremu na sercu leży dobro sportu żużlowego w Grudziądzu. Pamiętamy czas, kiedy ścigał się w jednej parze Robert Kępiński, Billy Hamill. 2004 rok to był genialny sezon, chociaż zakończony na miejscu nie do końca wyśnianym przez sympatyków czarnego sportu, ale były takie mecze z Telenetem Strabagiem Gorzów, gdzie Billy zrobił komplecik 15 punktów i Kempes jeszcze dorzucał 7 i bonus. Ale o tym za chwilę. Wielkie chwile Buleta, Billy'ego Hamilla. Zapraszam gorąco pana Roberta Malinowskiego, prezydenta miasta Grudziądza. Mamy nadzieję, że będzie lepsza i że suma summarum na końcu roku no, będą dobre wieści. A jakie mogą być, jak mają być lepsze? W tym roku, który minął, jedno miejsce nam zabrakło, żeby być w Ekstralidze. W tym roku tak nie powinno być. Ja życzę wszystkim kibicom wielu pozytywnych emocji, a chłopakom, którzy są aktorami tego widowiska, żeby na wszystkich torach, gdzie będą jeździć w kraju i za granicą, sprzyjało im szczęście i omijały kontuzje. Dobrego sezonu! Każdy zawodnik, tudzież trener oczywiście, wprowadza dziecko z prywatnej spółki piłkarskiej, prywatna szkółka piłkarska. Dobry wieczór, Kempes. Dobry wieczór, witam wszystkich. Robert, mówiliśmy. Pięknie, tata. Szkoda, że dziewczyny w Polsce nie mogą na żużlu jeździć, nie? W sumie to nie jest łatwiczka, żeby nie było, nie? No to szalenie się dzieje. Mieliśmy możliwość rywalizacji na torach Ligi Brytyjskiej. Wspominam to bardzo miło, jest to zawodnik bardzo bojowy, koleżeński, także myślę, że wiele wniesie do drużyny. Tomasz. Tony Rickardson naznaczył zupełnie inny wymiar, bo były motorhome, był zawodowy team, byli mechanicy, świetni polscy, czy to Krupa, czy Susi. Zrobił zupełnie inny wyłom, jeśli chodzi o sport żużlowy. Powiedz, jak ty wspominasz tamte czasy i kim dla ciebie był Tony Rickardson jako kolega z teamu, którym zrobiłeś złoty medal DMP? Głównie w żużlu to wszyscy zaczęli jakby jego naśladować. I do dzisiaj no, jest wzorem dla wielu zawodników startujących dzisiaj nawet w Grand Prix. Po roku w Gdańsku wracasz tutaj, chcesz się odbudować, chcesz pokazać, że wciąż w Tomaszu Szaneckim jest multum ambicji, tak?
powiem tak, tamten rok to już jest historia. Drodzy Państwo, dzisiaj będzie występ artystyczny grupy Volver, a w ekipie, która pomaga czasami z doskoku, ale bardzo mentalnie wspiera Tomasza Chrzanowskiego, jest perkusista Witek Albiński. Słówko o nim i powiedz, dlaczego akurat ty korzystasz z rad muzyka. Co muzyk może wnieść, czy może doradzić, jaką dyszę założyć, jaki zapomczą bardziej, w jakich sferach wam ci pomaga Tomasz? Zaprzyjaźnili, wystartowałem w Bydgoszczy. Za długo tutaj bym musiał opowiadać, skąd ta znajomość powstała i dlaczego. Fajny kolega, potrafił mnie zmotywować przed ciężkimi biegami, także miło. Dziękuję, Tomasz. Duże brawa. Tomasz Chrzanowski. Drodzy Państwo, 3 razy był mistrzem Wielkiej Brytanii. Lata spędził w Grand Prix. Zakochał się w żużlu tak trochę inaczej, nie w polskim stylu, bo przez wyścigi na trawie był znakomitym miejscem, gdzie wyścigi trawiaste. Wielka dusza, wygrał Grand Prix w Cardiff w 2007 roku. Przywitajmy gorąco. Chris Bowman Harris, Wielka Brytania. Good evening, Boma. Evening. We talk about you in the presentation, about your grass track roots, because it's very unusual in Poland. This marks 100% zaangażowania, nawet 110%. So many years in Speedway, you've got a new crew, which is pretty unusual, but as the Speedway history says, 40 years old Thomas Gollop can be world champion, so why not you? Yeah, I've got a new crew this year, so I'm excited. It's, things are going good at the minute. The bikes are feeling good, and I'm feeling good in myself. So, yeah, you look at Thomas and Greg as well. They're both going into their 40s, so I've got many years left for me yet. No tak, jak historia uczy żużlowa, doświadczeni zawodnicy, którzy mają 40 na karku, tacy jak Tomasz Gollop czy Greg Hancock, sięgają po tytuł Mistrza Świata, mając wiek, który wydaje się nieupoważniony do tytułu, a więc wszystko przede mną, jeszcze mogę być mistrzem świata. Zmieniam zupełnie swoją ekipę, jeśli chodzi o mechaników, a więc zupełnie trochę może dziwna zmiana, ale na bazie doświadczeń, bo pracował z wielkimi mistrzami, czy to mechanikami, tunerami, bo na race'a w tym roku zmienia zupełnie swoją ekipę, będzie miał polskich mechaników. Jeden z nich jest Piotr Sieleśkiewicz, gorące brawa, bo kiedyś pracował dla Rory Schleiner, jest tutaj na sali Piotr dzisiaj. Fenomenalny mechanik, który doskonale pamięta czasy, kiedy jeszcze Grudziądz dościgał się byłem mistrz świata 9-6 Amerykanin z Kalifornii, z Pasadena, Billy Bullet Hamill, a więc będzie Piotr Cieleśkiewicz pracował. Bummer. Three times British champion. Your teammate from Grudziądz is 7 times world British champion, but it doesn't make any controversy between you and Scotty. You're great friends, great mates. Yeah, no, obviously Scott's won it a lot more than me, so I'm going to be out this year trying to take it back off him, and likewise, he'll want to keep it, so it's good to have that bit of, you know, atmosphere to we both want to win, but, you know, when we're over here, we're fighting for this club, and we'll be fighting together to win. Tak, to, że ja mam 3 tytuły mistrza Wielkiej Brytanii, a Scotty ma 7, jest rekordzistą absolutnym, to nie znaczy, że nasze stosunki poza torem ulegają pogorszeniu, one są bardzo dobre. Ja bym też chciał mu koronę zabrać w tym roku, 13 maja w Wolverhampton, a on będzie chciał obronić, ale to jest zdrowa ambicja, a tu w Grudziądzu jedziemy jako rodzina, jesteśmy kumple naprawdę. Przed laty, kiedy Bomber jeździł, oczywiście była bariera językowa, przyszła malutka dziewczynka, miała 5 lat, z tatą, mówi, chciałabym dostać od kwiatka, od tego żużlowca, który klęczy i myje motocykl, bo Bomber klęczał w swoim bajku i razem z Norrie Allenem wtedy mył motocykl. Ponieważ kwiatów nie miał, obiecał, że kwiaty będą następnym razem, jak przyjedzie, ale ma coś innego i wyjął przepiękne pocztówki ze swoim wizerunkiem i obdarował dziewczynkę, także to jest naprawdę duża człowiek. Zapraszamy gorąco człowieka, który odbudowuje Speedway na Ukrainie, który... Dobry wieczór Państwu. Dobry wieczór, przepraszam. Andrzej, to na początku pozdrowienia od człowieka, z którym jeździłeś. Jeździłeś w Argentynie wtedy, czy nie? Czy... Nie, nie jeździłeś, ale Adriana Gomolskiego z Bahia Blanca. Technik z Czerwonego, tam zaczynał swoją karierę. Drodzy Państwo, chłopak z Leszna, przemiły gentleman, maskotka klubu z Peterborough, zdobył srebrny medal drużynowej mistrzostw Polski w roku 2002, a licencję, zaraz powiem, w Opolu zdawał, ale ile to lat temu? Norbert Norbi Kościół!
wieczór, Nobby. Nobby, to był 16 maja, ale 2000 rok bodajże, tak? Tak, 2000 rok. Zaczynam w tym roku, mam nadzieję, szczęśliwy sezon, nie tylko dla mnie, ale dla Grudziądza. 13 sezon. No powiedz, Nobby, bo to jest dla fanów ciekawa informacja. Hans Andersen i Nicky Pedersen to są też bardzo fajni komple, tylko że Nicky jak zdejmie kask, to jest bardzo przyjacielski, bo to jest naprawdę mega fajny gość, chciałbyś go mieć na linii, jakbyś się wspinał z nim w wysokich górach, nie? Znaczy to są ludzie, można powiedzieć, o dwojakich... obliczach? Obliczach, tak. On, tak jak mówisz, zakładając kask staje się takim groźnym sportowcem, ale oczywiście mówię tu o Nicky Pedersenie. Zdejmując kask, naprawdę człowiek godny naśladowania, pełen profesjonalizm i gentleman w każdym celu, więc... Naprawdę, mimo że to co... i o nim różnie piszą, bo ludzie patrzą z perspektywy sportowca, ale naprawdę człowiek jest znakomity. Dobrze, to na koniec, jeszcze żeby wyjaśnić taką rzecz logistyczną. Urodziłeś się w Lesznie, dalej masz tam swoją bazę, mieszkasz. Jak ty będziesz podróżował między Grudziądzem a Lesznem? Jak to, kto to rozgrywa na papierze i kto planuje takie rzeczy? Czy ty to robisz, czy robi jakaś pijna pani obok twojego boku? Znaczy, no jest to moja żona Roże razem z moim menadżerem, także ja jestem tylko, że tak powiem, narzędziem do pracy. Oni rozdają mi tylko miejsca i karty. Wyjmują cię ze skrzynki, tak? I tam w 2002 roku odbyło się jedyny Grand Prix Australii w Sydney, na tym wielkim 100-tysięczniku. I tam Hot Scott Nichols, jeżdżąc w teamie z Gregiem Hancockiem, zajął drugie miejsce. Zapraszamy gorąco z gentlemana, który pobił Barry'ego Briggsa w ubiegłym roku. Hot Scott Nichols, Wielka Brytania! Good evening, Scotty. Good evening. Wonderful to see you. Thank you. For 1 second, Scotty, I was guessing that you're going to be in Ipswich Town football. Peter Fitz z pole Grudziądza. Oczywiście on daje z siebie wszystko w każdych zawodach. Różnie z tym bywa, jeśli chodzi o wynik, ale zawsze jest w 100% oddany wyścigom. And just for the final, Scotty, a lot of riders or experts, pundits, became turned when they finished the racing career. When they call it a day, they're going to turn into a commentator. So you're going to work for Sky Sports when you're going to say, okay, well, I call my day, or when you retire from racing or not? I'll have to see if they renew their contract first. I don't know. I don't see me going that way at the moment, but who knows? I'll concentrate on my career right now and see what happens when I decide to call it a day. Zażartował sobie Hot Scott Nichols, bo powiedział, że najpierw Sky Sports może przedłużyć kontrakt na pokazywanie ligi, bo wielu świetnych zawodników, czy też zawodników kolorowych, z charyzmą, z polotem, z finezją, zatrudnia się później po zakończeniu kariery, po zawieszeniu laczka na kołku, jako eksperci telewizyjni. Czy Sky Sports wziąłby chętnie takiego gentlemana jak on? Na razie o tym nie myśli, na razie koncentruje się w pełni na ściganiu, ale zażartował sobie w pięknym stylu, takim Monty Pythonowskim, że najpierw to oni muszą chcieć dalej pokazywać. Pójdzie taką starą szkołą trenerską, czyli będzie wycisk dawał maksymalny na zajęciach, czy wolisz takiego, który pobłaża i pozwala na dużo? Oczywiście, dobra szkoła to podstawa na życiu. Mistrzem, czy to był Robert Dadasz, czy Billy Hamill, czy Tomasz Golob, czy jeszcze inny wzorzec jeździecki? Myślę, że Robert Dadasz. Gorąco brawa. Karolu, czy uważasz, że montowanie band dmuchanych pozwala zawodnikom na jeszcze większy odjazd? Są bardziej szaleni, bardziej ryzykują, czy nie? No na pewno bardziej inni są odważni wtedy, ponieważ banda zamortyzuje oczywiście upadek i jest niezmłamem wtedy. A trener Kępiński, bardzo fajny gość, jeśli chodzi o to, co robi dla siebie? No oczywiście, jest dobrze. Jest fajny klimacik. Dziękujemy ślicznie. Karol Szynowski, duże brawa. Prezes Zbigniew Fiałkowski jeszcze zabierze głos. Prosimy uprzejmie. Jeszcze musimy powiedzieć w zasadzie o trzech zawodnikach, a o dwóch sprawach, tak? Pierwsze to już wszyscy wiedzą, że w charakterze gościa w gruziąckim Speedwayu będą występowali Ceran i Cyfer, ale dwa dni temu podpisał kontrakt w charakterze gościa w Grudziądzu Hubert Łęgowik Częstochowa. I drodzy Państwo, oczywiście teraz kilka minut dla fotoreporterów, aby umieścili tą piękną grupę.
grudziący klub motocyklowy 2013 w pełnej karze. Raz jeszcze wielkie brawa dla zawodników, którzy będą ścigać się w milionie euro. Drodzy Państwo, ale Speedway. Oczywiście zostajemy, bo za chwilę część muzyczna, później autografy i sesje zdjęciowe, ale Speedway to nie tylko ściganie się na motocyklach i wydobywanie tego, co czcigodne w duszy ludzkiej. Dzisiaj dyrektor zakładu karnego numer 1, Krzysztof Janiszewski, pułkownik, zaprosił grupę Volver do zakładu karnego. Było się spotkanie, był też specjalny koncert, a więc więźniowie, którzy przepracowali 5800 godzin na stadionie miejskim w Grudziądzu.